Każdemu potrzebna odrobina kolorów w życiu. Chodź, porozmawiajmy o tym. Witaj, Aloy. Nazywają mnie niewinnym Maradem. Chodź ze mną. Bardzo pilnie potrzebujemy twojej rady. Co masz na myśli? Gdzie jest Erend? Jest w środku. Służy królowi. My też powinniśmy się tam udać. Chodź za mną, proszę. Oni wszyscy chcą porozmawiać z królem? Tak. I każdy zjawił się prosić o przysługę. To niemiłe, ale to polityka. Król Słońce chce cię poznać. Poskromicielka maszyn z okiem do szczegółów. Bardzo intrygujące. Nie jestem tu, by cię intrygować. Za późno. Najpierw Oseram są specjalnie traktowani, a teraz obcy z Dzikiego Wschodu... Króla Słońce. Wyprzedzi mnie jakaś obca dzikuska? Nie bywa. Czekam już 2 godziny, a ta nora idzie sobie bez kolejki. Ignoruj ich. Możni są jak dzieci, które jęczą, kiedy nie dostaną dokładki. Jaki jest król Słońce? Najważniejsze, że nie jest taki, jak jego ojciec. Myślę, że przypadniecie sobie do gustu. Aloy z ludu Nora. Ta, co widzi niewidoczne. Witaj. Oddałaś mi wielką przysługę. Rendzie, powiedz jej, co ustaliłeś. Sprawdziłem grób Ersy. Miałaś rację. Nie było blizny pod prawym kolanem. Miała ją od dawna, od ciosu z zabawkowym mieczem. Jeśli to nie było ciało Ersy, trzeba założyć, że wciąż żyje. Nie zostawię jej. Wiemy, że ktoś ją porwał. Nie wiemy, kto. Chyba mogę pomóc. Ersa ma wroga wśród ludu Oseram. Wodza o imieniu Derwal. Niemożliwe. Wszystkie klany polowały na niego jeszcze od czasów wyzwolenia. Nikt nie przeżyłby tak długo. Żaden inny Oseram nie miał powodu ani dość sprytu, by zwabić Ersę w pułapkę. Zapewne jest przyczajony gdzieś przy granicy. Wysłałem już szpiega, by to zbadał. Czeka na nasze rozkazy na targu w Smolnym Klifie. Nie mogę wysłać wojsk, nie prowokując Oseramów. Ale mogę wysłać strażników. I może jakąś szczególnie uzdolnioną Nora. Erend, Marad. Pomówię z nią na osobności. Nie mam prawa prosić po tym, co zrobiłaś, ale to dla mnie rzecz ogromnej wagi. Kim jest ten Derwal? Aby zrozumieć Derwala, musisz zrozumieć mojego ojca. Myślał, że naprawdę jest Bogiem Słońcem. Umysł miał popsuty. Wierzył, że krwawa ofiara rozwiąże w sumie wszystko. Atakował więc, żeby zdobyć ofiary. Zwłaszcza lud Oseram. Derwal się bronił. Stworzył potężną broń. Prowadził swój lud. Mój ojciec odpowiedział z ogromnym okrucieństwem. Schwytał żonę Derwala i córkę, po czym złożył je w ofierze. Ale dlaczego akurat Derwal chciałby uprowadzić Ersę? Myślał, że go zdradziła. Walczyła u jego boku, dopóki nie uświadomiła sobie, że planuje zniszczyć południk i wyrżnąć mieszkańców. Wtedy przyszła. Wspólnie go zatrzymaliśmy i wyzwoliliśmy miasto. Od tamtej pory Derwal szuka okazji do zemsty. Zwłaszcza na Oseramach, którzy z nami byli. Narobił sobie wielu wrogów. Myślałem, że już po nim. To był błąd. Chciałabym zapytać cię o Królestwo Słońca i jego politykę. Naturalnie. Nazywają cię Bogiem Słońca, który zabił własnego ojca, by zjednoczyć plemiona. Ile w tym prawdy?
Mówią, że widzisz niewidoczne. Trafiasz w igłę z 50 kroków i poskramiasz maszyny wzrokiem. Ile w tym jest prawdy? Prawie wszystko. Cóż, chciałbym zjednoczyć wszystkie ludy w harmonii, ale sama widzisz, z iloma dworakami muszę się użerać. Może za tydzień. Masz niezłą siedzibę. Prawie można zobaczyć maluczkich tam na dole. Nie podoba ci się? Cóż, zdradzę ci tajemnicę. Mnie też nie. Ale cierpliwości. Czasem trzeba wielu wschodów słońca. Myślisz, że się uda? Z pałacu trudno coś zmienić. Owszem, z czasem. Jeśli pomogą mi tacy jak ty. Twoja polityka jest dość skomplikowana. Oseram to przyjaciele, ale i wrogowie. Nie oswobodziłbym południka bez pomocy Ersy i jej oseramskich ludzi. Wielu tutaj zamieszkało. Jednak przywódcy klanów Oseram z Włości pozazdrościli im sukcesu. Tak jak wielu możnych Kardża. To groźna sytuacja. Zważywszy na to, że mój ojciec latami najeżdżał tamte ziemie. Ersa nam pomagała. Dzięki niej można było utrzymać pokój. Ale niektórzy, jak Derwal, nigdy nie wyzbędą się jadu. Co możesz mi powiedzieć o Kardża Cienia? Co mają wspólnego z Ersą? To resztka zwolenników reżimu mojego ojca. Trzymają fortecę Zmierzch na zachodzie. Tak jak on, dbają tylko o dominację. I starają się pozyskać moc od słońca, przelewając morze krwi. Odkąd Ersa pomogła mi odebrać miasto, stali się kozłem ofiarnym. Rzecz jasna, Derwal to wiedział i zareagował. Ersa wiele dla ciebie znaczy. Bez oseramskich strażników nie zdołałbym oswobodzić południka i zakończyć brutalnych rządów ojca. Od tamtej pory trudno nam było utrzymać pokój między naszymi ludami. Ale Ersa potrafiła przemówić swoim do rozsądku. Dlatego potrzebuję jej u mego boku. Szybko. Muszę się zbierać. Wiem. Cóż, mówią, że król nie błaga. Ale proszę, znajdź Ersę. Kto tak mówi? Choćby ma rad. Jeśli zajdzie potrzeba, spytaj jego lub Erenda. Się obijają. Słońce światłem wkładamy serce w prawo.
drogie mylą. Trzeba być zawsze czujnym. Kobieta na rogiem. Szkoda, że Oseramowie nie wymyślili urządzenia do... Masz może chwilę, pionierko? Myślą, że żyjemy tu, jak dzieci. Przyjaciel w straży. Maszyna połamała mu nogi. Obcy. Łowcy, węszyciele, kupimy wasz metal. Węszyciele? Jakich prostaków chcesz tu ściągnąć? Mam soczewkę kłapak. Wyśmienicie, oto zapłata. Co za piękność. Piękność? Normalnie takimi słowami częstujesz tylko posługaczki w karczmie. Twoje dzieła sztuki nie opłacą podatków i powiem ci dlaczego. Bo artyści to sami biedacy, ot co? Równie dobrze możesz powiesić sobie tę soczewkę na szyi. Na górze ma je tuzin domokrążców. Nie rozpoznałbyś podaży i popytu, nawet gdyby podeszł. Trudny interes. Ostatnia rzecz, jakiej pragnę, to kolejny interes w... A oni tak ciągle.
Zróbmy interes. Ostatnia rzecz, jakiej pragnę, to kolejny interes w twoim wydaniu. Jeśli pójdziesz po rozum do głowy, nie musisz przyznawać się do błędu. Czasem marzę o tym, żeby jakiś kłapak zawlókł cię do dżungli. Czasem. Kobieta jako rarów loży łowców. No i grała według zasad i wygrała. Kobieta rarogiem loży. To musi być posiadłość rodziny Ranamana. Dziękuję. Nie wierzyłam, że ktoś mnie uratuje. Chyba tylko ja żyję. Co się stało, kiedy maszyny zaatakowały? Były krzyki. Przybiegłam. Niszczyciel pruł straże jak papier. Ojciec wepchnął mnie do spiżarni. Słyszałam, jak zabił czujkę. Potem huk działa niszczyciela i cisza. Chciałam się wydostać, ale zamknął drzwi. Ocalił ci życie. I już mu za to nie podziękuję. Czy wiesz może, skąd przyszły maszyny? Albo czemu nagle zaatakowały? Nieopodal naszej posiadłości znajdujemy mnóstwo maszyn. Dlatego ojciec najął więcej strażników. Ale to pierwszy taki atak. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły. Zostań tu, a ja się rozejrzę. Dobrze. Muszę się pożegnać z ojcem.
otwiera. Urządzenie wysyła sygnał. Może to on wabi maszyny. To powinno odciąć sygnał. Ktoś chciał zwabić maszyny, żeby wybić wszystkich mieszkańców. Znalazłam przynętę. Najwyraźniej ktoś specjalnie ją tam zostawił, żeby zwabić maszyny. Twój ojciec miał wrogów? Ranaman, mój brat. Zaczął od hazardu, potem kradł, szantażował. Poprzysiągł zemstę, jak ojciec go wyrzucił. Ranaman błagał, bym przyszła. Chciał pozbyć się maszyn, by przejąć posiadłość. Nie może! To zdradliwy wąż. Zrobić czego, siostro? Objąć schedę? Dzieliliśmy kołyskę, morderco. Nie masz honoru? O, chyba nie. Ale posiadłość już tak. Jak spotkasz w zaświatach ojca, powiedz mu, że dobrze się bawię. A co do ciebie, to urządzenie zaraz wezwie więcej maszyn. To łatwiejsze niż zabicie cię osobiście. Nie! 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 Thank you.
Cieszę się, że są jeszcze ludzie tacy jak ty. Przeciwwaga dla gnit takich jak mój brat. Ojciec przez całe życie był hojnym człowiekiem. Chciałabym kontynuować tę tradycję. Weź to. Mam nadzieję, że ci to pomoże w podróży. Kobieta przewodzi loży łowców? Co potem? Kobieta król. Kardża wykona pracę w jeden dzień. Osera. Przyjrzyj się mym towarom. Nawet o odejdź i obejrzyj, dam ci dobrą cenę. Walczyć z maszynami. Nie, nie przegap tych okazji. Oglądanie nie kosztuje nawet. Okrucha. Przyjrzyj się mym towarom. Obejrzyj moje miejsce w porządku. Lepszych towarów nie co najlepsze. Obejrzyj moje towary. Ty, że na rogu loży została kobieta. Przyjrzyj się mym towarom. Musiałbym wziąć. Jak będziesz tak. Nie patrz na mnie, nie mogę ci pomóc. Mam stać na to. Na słońce. Kobieta przewodzi loży łowców? Co potem? Widziałem to już 4 razy.
Czuję się niezła zabawa. To dobre widowisko. Trzeba, resztę zostaw. To naprawdę. Jak będziesz w tarapatach, pożałuję. Mam tu wszystko, co najlepsze. To nie towary, to artykuły pierwszej potrzeby. Chciałbym się ożenić, ale szczerze mówiąc. Doskonałe towary. To nie towary, to artykuł. Zawsze bystry, zawsze czujny. To moja dewiza. Powinienem walczyć z maszynami. Kobieta jako ratunek lodu. Widziałam lepsze.
Duży okaz z ciebie, co? Duży okaz z ciebie, co?
Powinnam była zabrać wózek. Nie widziałem dotychczas takiej maszyny! Wow! Ani tak dzielnej łowczyni. Weź to. To co prawda z kamieniołomu, ale akurat tobie to bez gadania się należy. Obyś zawsze kroczyła w świetle, zwłaszcza mając do czynienia z tym, co wyłazi spod ziemi. Ach, wspaniałe! Chciałabym mieć... Cholera! Cztery razy.